Witam, to Listejo. Zanim przyszymy w dalszy bój, warto będzie o czymś powiedzieć. Otóż podczas montażu filmików zauważyłem, że nie ustawiłem krukowi opcji wynalezienia kolejnego dla mnie czaru. I to tak z 15 bitew temu, więc trochę szkoda, ale z drugiej strony będzie trochę trudniej. Okej. Tak, będę walczył z demonami. Ale może dajmy mu, niech trochę na siebie zarobi. Tutaj. Szał. Niech będzie. Mam go sporo. A w ogóle kogo my będziemy tutaj atakować? A tak sobie to wygląda. Damy radę. Impy uciekły. Dobrze, to tym daruję na razie, gdyż... A nie, tutaj też jest problem. To może się tu zaatakujemy. Nie widzę żadnych skrzynek. Okej. Szału mam sporo, a za chwilę będę miał tutaj bestię, którą mógłbym tu przywołać. Dobra, bijemy. Czyli tak. To oczywiście tradycyjnie słabsza wersja, która i tak demonom powinna świetnie przyłożyć. O, szybko się już zrobiło. Może zmienimy plan. Teraz by musiało uderzenie tędy przebiegać. Tylko że z drugiej strony... Nie, to byłby zły pomysł. Lepiej to zrobić w ten sposób. Czy generalnie Cerbery są mniej groźne niż Impy. No. Czyli zostały dwie formacje Impów i dwie Cerberów. Ale teraz tylko właśnie tu, czy tu blokujemy. Jako, że oni tu jako drudzy mogą tutaj troszeczkę przymrozić, to tu ląduję i zablokujemy przejście. To może mieć sens. Mogą prowokować. Tylko, że z tego co widzę, to praktycznie żadna z moich jednostek nie jest w stanie w pułapki się dostać. To tu najlepiej... nic nie robimy, czekajmy. O, właśnie, to jest ten motyw. Tylko, że może krok do przodu, żebyśmy się mogli w razie czego wskrzeszać. A, tak. I coś takiego. Tu podobnie, tylko że tu mało kto już został, więc bijemy tutaj. Oczywiście z ręką szczęścia, żeby dać sobie szansę kolejną. Nieźle. No proszę, zaczyna się prowokowanie, ale to nie jest w tej chwili problem. O, dobrze. Tracicie czas. Tutaj warto będzie przemieścić, czy może nie. A właśnie, to na pewno warto zrobić. A nic nie robimy. Czyli tak. A raczej tu widzę sensowne uderzenie. Kolejna szansa. Tu już widać, że walka się raczej pozytywnie dla mnie zakończy. Znaczy się chodzi mi o to, że nawet nie będę musiał wskrzeszać nikogo. O. Jedyna licząca się w sumie formacja w tej chwili. Wiemy. Tu można by zakończyć ich żywot.
Albo osłabmy. I w tej turze powinno się wszystko rozstrzygnąć. Tutaj zawróćcie, to fajnie, okej. Zabijemy. Raz. No to w zasadzie to już wystarczy. Magiczny pocisk. Jeszcze trzech strzelców. Bezproblemowo. I oczywiście dziecię jeszcze uderzy. A ma ono jeszcze mnóstwo życia, więc nie polegnie. Dla pewności, ale to już widać, to już jest koniec. I tak, została jeszcze jedna formacja tylko. Tylko gdzie ona była? Pamiętam, że trzeba się do niej dostać właśnie w taki sposób. Gdyż poza nagrywaniem szukałem tej formacji, tylko że co ciekawe, wówczas nie zauważyłem tej armii, która tutaj krążyła, więc coś z tym szukaniem nie za bardzo wyszło. O, tam jest jakaś gwiazdka, trzeba będzie się tym zainteresować. O, nawet widzę dwie. Tu. Gdzie to jest? Tutaj! No, proszę. Jak ktoś pomyślał. No, ale tylko kas. Czyli cóż, przeskoczymy na kolejną platformę, która nas zawiezie w okolice, które żeśmy już przebadali, ale w związku z tym, że otrzymaliśmy questa, to po prostu ta nowa armia się wygenerowała. Można przy okazji przyjrzeć się, czy tu jeszcze ktoś się ukrywa, ale chyba nie. O, widzę mnie. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym zapewne powalczymy z Zaharem.